Dzień dobry, Kamil Klimczak, witam Państwa w kolejnych aktualnościach narodowych na kanale Robry Szlak. Czyli dzisiaj znowu przyjrzymy się, co będzie się działo na naszym podwórku, w naszych środowiskach w nadchodzącym tygodniu. W większości są to wydarzenia związane z 1 sierpnia, z rocznicą wybuchu powstania warszawskiego. My tylko część, oczywiście, tą, którą albo no, po prostu otrzymaliśmy w korespondencji albo do której udało się dotrzeć. Jeśli proszę Państwa, jeśli są jeszcze jakieś wydarzenia, to prosimy je nadsyłać. Może jeszcze przed pierwszym zrobimy dodatkowe wydanie. Natomiast tyle, ile mamy na chwilę obecną, to Państwu przedstawiamy. Więc proszę Państwa po kolei, zaczynając od Radomia. W Radomiu Młodzież Wszechpolska. Akcja polska walcząca dla powstańców, ułożenie ze symbolu Polski walczącej o godzinie 16:15 na placu Koraciego w Radomiu. Z kolei w Mielcu o 16.30 Jednostka Strzelecka 2093, im. Generała Sikorskiego i Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne Orzeł Biały Strzelec, zaprasza, zaprasza pod pomnik AK w Mielcu. Pomnik Armii Krajowej w Mielcu przy Alei Niepodległości i tam się te uroczystości rocznicowe odbędą. Kolejne wydarzenie Częstochowa o godzinie 16:50 uczczenie na które zaprasza Konfederacja Narodowa Częstochowa Młodzież Polska i Alternatywa dla Częstochowy na placu Władysława Biegańskiego. W Częstochowie. Z kolei Korona, Konfederacja Korony Polskiej, w Łodzi zaprasza na pikietę z dymem pożarów o godzinie 16:55 przy ulicy Piotrkowskiej 32, obok pomnika fabrykantów łódzkich. Natomiast. Z kolei w Legnicy, Narodowa Legnica zaprasza o godzinie 17 na skrzyżowaniu ulic Witelona, Libana i wrocławskie odśpiewanie chydno polski i inne wydarzenia. A teraz proszę państwa, zostawiamy już 1 sierpnia. No, co do tych obchodów można mieć różne różne opinie. Niektóre wydarzenia zresztą dlatego nie zostały tu publikowane, bo proszę państwa, śpiewanie w tą rocznicę jedno z najbardziej tragicznych w nowożytnej historii polskich piosenek powstańczych uważam ja i chyba cała redakcja za Nieporozumienie i to jest dyplomatyczne wyrażenie. Natomiast 3 sierpnia w Chludowie Podpoznańskim odbędzie się uroczystość upamiętniająca Romana Dmowskiego, związana z przypadającą 9 sierpnia rocznicą jego urodzin. O 11 msza święta w Kościele Wszystkich Świętych w Chludowie. O 12:00 prelekcja doktora Rafała Sierchuły z IPN Poznań. Potem marsz Romana Dmowskiego do domu misyjnego księży werbistów 13:20 złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy popiersiu i występy artystyczne piknik patriotyczny yy, yy, i i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam Stowarzyszenie imienia Wojciecha Bogusławskiego i Romana Dmowskiego. I to proszę Państwa, wszystko w tych aktualnościach. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Zachęcam do nadsyłania nam informacji o ciekawych wydarzeniach. Do łapek w górę subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału. I dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.